Moi drodzy, witajcie. Dobry wieczór wszystkim tutaj zebranym. Mam nadzieję, że w końcu się wszystko dobrze rozpocznie. Będzie na dobre i tylko na dobre, nie będzie na dobre i na złe. Jestem Moskit, a dzisiaj przetestujemy sobie Wasteland, czyli taki dziwny mod. Znaczy, to nie jest do końca mod, znaczy przynajmniej nie w takim sensie jak DayZ do Army dwójki, bo DayZ była kompletnie praktycznie osobnym prawie że dziełem jak od Army. Można powiedzieć, a Wasteland działa mniej więcej na bezpośrednio z poziomu samej Army. Jednak, żeby nie było zbyt nudno, żebym zbytnio aż tak nie lamił, to będę miał ze sobą dwóch towarzyszy. Jednego może kojarzycie, drugiego też może kojarzycie. I tak, ja ich tam odciszam. Więc tak, jest ze mną Adam. Siema. Tak, Adam i jest ze mną Tadeusz. Tadeusza nie ma. Znaczy, będzie Aha, zaraz. Tadeusz poszedł. Nie, je. Je. Wrócił. To smacznego, Tadeuszu, się przywitaj od razu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Dobry dzień, wieczór. Smacznego. Dziękuję, dziękuję. A, ruszyliśmy ze streamem z ołtarza, co już pewno wiesz. Domyśliłem się. Tak, to dobrze, że jesteś na tyle domyślnym zwierzem. Tak, Wasteland, to może tak, tak, to jest Zoltar, dzieci, tak, to jest Zoltar. Chyba każdy się domyślił. Dobra, może tak w skrócie, w pięciu słowach, czym jest Wasteland? Ktoś mi powie, bo w sumie nie doczytałem zbytnio. To jest scenariusz do Arma 2, zrobiony w edytorze scenariuszowym Arma 2. Jest to mod, który nie jest modem, bo to jest nowy zestaw. To jest taki trochę DayZ bez zombie, tylko że nic nie trzeba ściągać. O, fajniutko, no. Działa całkowicie na armię Combined Ops, czyli na 1.62, czyli Arma 2 plus Operation Arrowhead. Czyli jak macie Arma 2 plus Operation Arrowhead w pudełkach dwóch na przykład, albo macie Steamową Combined Operations, albo nie Steamową Combined No, na Operations, przykład czyli z połączone tego army, sklepu Bohemii, jak ja mam. to możecie w to zagrać bez ściągania czegokolwiek. Po prostu się znajduje serwer Wasteland i się na nim gra. No, to teraz kolejne pytanie. O co chodzi, że jesteśmy niezależni, independent i co dają nam punkty spawnu? Punkty spawnów? Nie Znaczy, mam no w pojęcia. sensie. Jesteśmy niezależni, independent, bo są trzy frakcje. Niebiescy, czerwoni i zieloni. My jesteśmy zieloni i pewnie poszukamy innego serwera za chwilę, Czemu? bo ja bym chciał zagrać jednak w jakimś teamie, tak bardziej, żeby było, nie próbowali mnie wszyscy zabić. No to może być dość problematyczne. No właśnie nie. Bo to jest kolejna różnica pomiędzy tym a DayZ. Tutaj są frakcje i te frakcje ze sobą współpracują i się nie strzela do swoich. Znaczy my możemy właśnie przez to, że jesteśmy w niezależnych, to możemy sobie strzelać do kogo chcemy, zdaje się, że bo się nie podświetlają kumple, a we frakcjach tych niebieskiej i czerwonej goście swojej frakcji mają takie znaczniki niebieskie nad głową, Aha. które zresztą widać nawet ze ściany, Tak. więc. Ja na dobrą sprawę już wcześniej pojawiłem się w grze i od razu zginąłem, bo stałem jak ciołek. I teraz ponowny respawn i cóż, co ja mam zrobić? Ja w ogóle kuźwa jego macie Powiedzieć, gdzie jestem. jesteś przede wszystkim. Tak, W odpal Solniszczy. fakturę. Solnicznej, no proszę, byliśmy tam niedawno. Zaraz zginiesz znowu, tam jest tłum ludzi w Solnicznym. Super. Musisz spróbować uciec z Solnicznego najlepiej na zachód, bo ja jestem w dolinie Jestem w czerno. i będę szedł w twoją stronę. Na zachód, powiadasz? Czyli gdzieś, gdzie? Czyli na zachód. No tak, ale, no dobra, ale jakaś konkretna wiocha, czy tak po prostu? Dolina, przecież powiedziałem przed Aha, sekundą. dolina, przepraszam, ja cię trochę nie słucham. Moskit. Ja wiem. Czy ja jestem, czekaj, nie, jestem w Orlec chyba. A to dobrze, to też w okolicy. To też w okolicy. Podejrzewam, że powinienem tam biegnąć. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Lecimy w tam. No właśnie, jest też mapa. Każdy zaczyna z mapą, zaczyna z kompasem, z zegarkiem, który w I ogóle bronią. rzecz. I bronią. I bronią, tak, ma się na początku Tak G17. jest. Znalazłem. Co to No, jest? co Wygląda jak znam. duży Fiat. UAZ. Ważne, masz samochód, przyjeżdżaj Tak, po i są nas. w ogóle pojazdy w stosunku oczywiście do DayZ, bo w DayZ dość ciężko było pojazd. Może być problem, Inaczej, nie ma tutaj jest paliwa. znacznie łatwiej pojazd wyremontować, jest ich znacznie więcej i jest też znacznie więcej rodzajów. To znaczy, przede wszystkim są wszystkie, nie wszystkie, przepraszam, jest dużo pojazdów Większość. wojskowych.
A jakby ktoś nie wiedział, to jest mapa znana z DayZ, czyli Czarnoruś, tylko z tego, co od ciebie słyszałem, to lekko zmodyfikowana, tak? Nie, ona ma tutaj po prostu pododawane, wszędzie stoją rzeczy, które można sobie przenosić. Zobaczycie zresztą, jak się już Mocki troszkę ogarnie. Tu wszędzie są jakieś takie dziwne elementy, rusztowania jakieś, czasem jakieś baraki, nie wiem, wodzworków, takie całe baski. To można podejść do tego i to podnieść. I przesunąć, i zapakować na przykład do ciężarówki, ciężarówką zawieźć w jakieś miejsce i zbudować bazę. Ja na przykład widzę teraz dwa, widzę jakieś rusztowanie, które mógłbym przenieść i wsadzić do samochodu i zbudować bazę, albo jakiś, to jest właśnie dokładnie taki element, taki bunkier jakby zbudowany z worków piaskowych. Ktoś się pyta, czy przeciwnicy to inni gracze. Tak, chyba tylko, tylko i wyłącznie gracze. Nie, przepraszam, wróć. To nie, tutaj się... Przed chwilą nas zabiła banda popów. Banda popów. Z kałaszami. Czego? Zapomniałem. Pan tutaj się spawnują NPC, którzy czasem czegoś od nas mogą chcieć dobrego, to znaczy na przykład mogą sprzedawać broń. Ja trafiłem do sklepu. A tak, to jest też w ogóle sklepik, sklepiki są, tak? I kosztuje grosze, zaczyna się z $200, więc to jest w ogóle nasz pierwszy cel, chłopaki, dojść do sklepu, w którym nikogo nie ma, zebrać się i dojść do sklepu, w którym nie ma żadnych tych przeciwników, bo sklepy CCO, ten... M4A1 CCO z kolimatorem, nie z kolimatorem, no Heikoga ma, albo coś w podobie, kosztuje $100, a amunicja kosztuje po 10 za magazynek, więc umówmy się, że można mieć natychmiast dobrą broń. Bo mamy 200, jak widzicie. Tak, 200. Prawie. Właśnie, tam, co to są w ogóle te znaczki? To są znaczy, to znaczki, są pieniądze... które testują twoją inteligencję. Znaczy, dobra, ja gram w Okiem, więc mam ją trochę pomniejszone, więc tak, to jest oczywiście to cash od dołu. Cash od dołu, piwko drugie, napojenie. Piwko, tak. Niebieska kropelka kojarzy ci się z piwkiem. Tak. Jesus Christ, moskit. Dobra, trzecia rzecz to nie wiem, jabłko chyba. Jabłko, dokładnie rzecz biorąc. No. Jabłka. Jabłko, czyli no. Na wpierdzielanie się. No dobrze, no. No i żyćkie. Żyćkie, no. Jak to tego kiedyś powiedziała moja cudowna narzeczona. Żyćkie. Ale to już może ten temat na inną rozmowę. Przepraszam, rozmowa na inny... Nie, dobrze powiedziałem. Temat na inną rozmowę. Przepraszam. Rozmowa na inny temat. I jedno i drugie pasuje w sumie. No właśnie. Dobra, ja jestem 500 metrów od doliny. A ja jadę Ja jestem 500 Humvee. Metrów od doliny. Gdzie jesteś? Jestem wschód. Ja widzę jakiegoś oficera, to dobrze? Znaczy w sensie jakiś na mapie oficer. Jestem field medic chyba. Ciekawe. Zjadowce widzę. Znaczy ja mówię, ja jestem na wschód. Bezpośrednio na wschód praktycznie, przy drodze niedaleko. No ja też. To może ja ciebie widzę na mapie. Bardzo możliwe. Oficer, tak, to ja. Oficer, no to ty, widzę cię. Stój, nie ruszaj się, albo wchodź do lasu. Bo ja tu widzę jakiegoś zioma przebiega przed chwilą. Gdzieś tu cię widziałem. Jest, w skrzakach byłeś? Tak, jestem w skrzakach. No to powiedz dzień dobry, uśmiech. Uśmiech widzę do czatu. Cię. Widzę cię. Ale masz ładny berecik. A ja mam domyślny skin z DayZ, ten taki. Tak, właśnie nie wiem dlaczego mi się zresponowało, albo może dlatego, że ja, nie wiem, jakoś mnie wylosowało na oficera i dlatego mam taki skin. Chyba tak. Możliwe, jestem field medic. Właśnie, a czyli to dlatego miałeś ten możliwość leperowania pojazdów, bo ty masz inną klasę po prostu. A, możliwe. Nawet moja klasa pyta, polega na tak, tym, że nie ma żadnej tak fajnej... Co tak hałasuje to jedzenie z altara. Przepraszam, nie, ja muszę skończyć jeść. To jest niezamierzone, niecelowe, ale ja muszę zjeść. Czasami wypada. Moskit może mówić wtedy. Znaczy ja może nie mówię, dzisiaj jestem... Ja dzisiaj przyszykujcie się na to, że będę głupoty dzisiaj gadał. Większy niż normalnie. Od razu ostrzegam. Zawczasu. Moskit, to cię zastrzelę wtedy. W teamie ale nie toleruję ja, ale słabości. Ja zastrzegałem, że... nie no, wszyscy nie mnie chcą będzie zabić. Prawdziwy męski wojskowy ten stream, w którym będzie się kocowało kotów. To czekaj, a nie, to już po 10. To już po 10 to można. Będziemy ci robili falę, Moskit. Oh yeah, marzyłem. Za Adamem porzucamy w ciebie krzesłami. Całe życie o tym marzyłem, w końcu się spełni moje największe marzenie. Dobra, gdzie ty jesteś, co robimy? Na początek do mnie wróć. Jesteś chyba za mną. Czyhasz na moje ja tyły. Ja się nie ruszyłem.
Dobra, Gun Store tutaj jest zajęty. Enemy player, enemy player. Gdzie ty jesteś? 7 km od was, do was jechał. Jesteś wy? W tej chwili jestem w balocie, ale mam Humvee. Dojedź do nas, błagam cię. To jest Humvee z tym, z M240 na dachu. Jezus. A co jest w środku? Sprawdzałeś go? Był AKM, którego już nie ma, gdyż ponieważ. A poza tym są magazynki do chyba DMR-a i snagi. Okej. Zolta, mam nadzieję, że tam nie trzeba je sprzątać po tobie. Co? Nic. Takie dziwne odgłosy to, wydawałeś. Że jestem tak stary, że... Nie, to było... Nie widziałeś słynnego filmu, jak goście sobie rzucali tego... Makera bodajże, czy jakiegoś takiego innego Macintosha? Prawdopodobnie nie. Nie ogarniasz internetu. Ej, zaraz. Mam cię, że jesteś 5 metrów i że jesteś z supem. Moskita, ruszyłeś się już? Bo ja już ruszyłem. Ja idę no ja widziałem, że się ruszyłeś, tylko mi pokazuje... Nie wiem, mi pokazuje coś dziwnego. Jesteś 2 metry ode mnie, a za 2 metry ode mnie są krzaki. Lestoki Morrani. Jakiś fail. Jestem przy krzaczkach tutaj, czekam na ciebie. Radzę ci wyłączyć sobie ten, chyba tanie się kamery, czyli head boba, czyli w polskiej wersji to się nazywa coś tam. Ja mam angielskie, a to jest gdzie? To jest w Game Options? Head bob, jest w opcjach Game Options. Head bob, no i co tam robi dokładnie? Zjedź to na prawie minimum. Dałem na zero. O Jezu, bez kitu, w ogóle inna gra. Ej, inna nie gra. Nie chcę się żygać przede wszystkim, nie? No w sumie. No chodź, ja cię widzę. Ale ja ciebie nie widzę. Jesteś za mną? Dlaczego ty masz kreseczki same zamiast imienia? Cicho. A widzę cię, no. Cicho tam siedź. Nic a, innego. Dobrze. Cicho siedź. No tak, żeby nas nie... Ale to wiesz co... Who gives a fuck? To nas zestępują. Jak się uda? Ja już wiem, czemu miałem problemy, żeby ciebie tam zobaczyć. Tam miałem takie dziwne lagi po prostu. Chyba. Ja mam czerwoną wtykę teraz. No ja też. A ty ja widzę też. Teraz, że normalnie idziesz, ale wcześniej miałem, że pokazywało krzaki jako ty, więc rozumiesz. Ktoś tam pisze, że czatu nie czytam. Czytam, ale też jak chcę coś powiedzieć, to potem Soldra się wtrąca i nie jestem w stanie. Mało czytania czatu, wybaczcie, albo zrobimy sobie przerwy na to, bo w trakcie gry to ja prosiłbym o koncentrację na terenie, a nie na... Bo inaczej będzie kocenie mnie, tego nie chcecie. Chociaż w sumie... Ty masz prawą strefę, czyli masz się patrzeć od wprost w prawo, a ja się patrzę od wprost i w lewo. I w ten sposób badamy teren. Dobra, tylko ja teraz mówię, że jak ja mówiłem, gram w oknie i w mniejszej rozdzielczości, więc ja tak czy siak mam pogorszoną widoczność. Więc muszę przybliżać, więc też będę to troszeczkę niepełnosprawny. Jezu Chryste. Na wojnie z tym. Z retardem. Każdy o tym marzył, nie? Każdy marzy o tym, żeby przeprowadzić retarda przez pole walki. Najbezpieczniejsza i najweselsza z rzeczy. To patrz teraz na Maki. Coś się helikopterem rozbił. Move this object. Oh yeah. Co? Co tu się stało, co? What the fuck? The fuck is this? The fuck is that? Kuźwa. To jest moc. To jest moc. To jest moc, ponieważ każdy z tych przedmiotów można, proszę was... O, zniknęło mi to. Zrobiłem release i mi zniknął. Tak, a ja każdy mogę? Z tych przedmiotów, nie mogę? Nie wiem, spróbuj to przenieść. Ale to. Jak? Bo... Podchodzisz i powinieneś mieć ten... O, jest, pojawiło się, zobacz, baza się pojawiła. Właśnie... Bo jakieś tutaj w ogóle jakieś menu, jest player menu, co to jest w ogóle? Aha, no w sumie dobra. A view range mogę zmienić z poziomu w ogóle tego? Nie wiem o co chodzi. Nie zmieniałem. Znaczy zrobiłem na far. Trasek się pyta, co to jest. To jest trasek Wasteland. Traska, ci w sumie mogę podesłać na miary na to, jak chcesz. Mogę cię spokojnie. Możemy z tobą spokojnie pograć. Tak z palcem. Teoretycznie, nie wiem, bo się nie odzywa. Aha, graba, ta. Czekaj, ja na chwilę muszę zminimalizować.